Mieliśmy już malucha. Tak. Mieliśmy Cinquecento srebrne 900, które jest do sprzedania. Tak. A jaka cena jest tego 3900. Samochodu? 3900, ok. I mamy też Cinquecento FSM z roku 93, oryginalne, które nie jest do sprzedania. Bo jest bezcenne. No i przechodzimy tu, no tak, z uwagi na stan. Przechodzimy do Bandziora. To Credensa, nazwa potoczna. Dużego, tak? Fiata. Kazika. Kazika. A tak naprawdę to jest Fiat 125P. Właśnie chyba nawet polski Fiat już w tym momencie, polski, a właśnie Fiat. FSO 1500 chyba. FSO 1500 to jest taka nazwa konkretna dla tego pojazdu. Jak licencja wygasła na tak, Fiata, to na później Fiat. Już było, tak, dokładnie. Co możemy o tym egzemplarzu powiedzieć? Ten egzemplarz pochodzi z 88 roku. Czyli w miarę świeży. W miarę świeży, to właśnie pod koniec prawie, że produkcji tego modelu. Co ciekawe, jest to auto od pierwszego właściciela. Mamy jeszcze w dokumentacji fakturę zakupu na obywatela. I też na to auto właściciel tego samochodu czekał 2 lata, bo w 86 roku złożył wniosek o przedział na samochód. Janku, produkowany był w latach od 1967 roku aż do 91 w Warszawie w fabryce samochodów osobowych, czyli potocznie zwanej FSO. FSO, dokładnie. Przy ulicy Jagiellońskiej, dodajmy. No to jest kawał historii pięknej, gdyż ta fabryka już została częściowo rozebrana, tak samo jak i został zniszczony tor testowy FSO, niestety. Tam jest w tej chwili takie muzeum motoryzacji, chyba przynajmniej było do niedawna. Natomiast... Było do niedawna, teraz chyba aktualnie jeszcze nie ma, ale będą tak już uruchamiali jak w tych dniach. Z tego co się orientuję, bo chciałem się tam wybrać, nie miałem okazji ostatnio się wybrać, ale teraz się chętnie wybiorę. Ale bardzo fajne miejsce, bardzo fajne muzeum, godne polecenia. Żeby spędzić czas z rodziną i nauczyć się ciekawego polskiej motoryzacji, która no jakby nie patrzy, jest ciekawa. I obejrzeć ciekawe eksponaty również. To na pewno tam są bardzo ciekawe. I tutaj lakier chyba nie jest oryginalny w tym samochodzie. Nie jest oryginalny lakier, to gdzieś ktoś kiedyś pomalował ten samochód na kolor taki szary. O dziwo, jest to zrobione bardzo dobrze, bo są polakierowane jeszcze i wnęki i wszystkie te elementy w środku, także wygląda to jak oryginał. Auto jest o długości już ponad 4 metrów, ma nawet ponad 4,20 w porównaniu z maluchem i z Cinquecento, to jest to już duża różnica. Myślę, że stąd wzięła się nazwa Credens. Pojemność zbiornika paliwa tutaj też jest imponująca, 45 litrów w porównaniu do malucha razy 2 ponad. To już było sporo. Ale spalanie było takie, że niestety za dużo się nie przejechało. O, spalanie było spore, niestety te samochody, ten silnik 1500 na gażniku dwugardzielowym, także tutaj no jest, to jakoś, to już tam żłopało tego paliwa. Faktem te silniki też nie były za trwałe, ponieważ te silniki... Dwa podparty na 3 łożyskach głównych tylko. Tak, i te silniki robiły tam w granicach 100 tysięcy kilometrów, trzeba było robić już remont generalny. Te jeszcze w wcześniejszych latach przerabiane były na inną benzynę, tak? Tłoki były zmieniane na inną benzynę. Też niektórzy przerabiali te silniki na łańcuch. Z paska przerabiali na łańcuch, też były takie całe setupy do tego. To był silnik 1.5, nie była to najtrwalsza jednostka, bo no niestety spasowanie tego silnika nie było zbyt dobre, też był wał łożyskowy na 3 łożyskach był podpierany, także to też no, nie było dobre rozwiązanie. Silnik jest to typu OHV, czyli wałek w bloku, są popychacze, laskie popychacze do zaworów, cała klawiatura. Silniki były zasilane poprzez pośrednictwo gaźnika dwugardzielowego. Silniki te no, miały to do siebie, że 100 tysięcy kilometrów i nadawały się do kosza już, tak można zwłaszcza powiedzieć. Przy takiej niedbałej eksploatacji. Przy niedbałej eksploatacji, zresztą no gdzieś z relacji świadków, chociażby mojego ojca, który miał takie auto z 70 bodajże chyba 6 roku, mówił, że podczas użytkowania tego samochodu przez 7 lat robił remont silnika 3 razy. Aha, no ale i cieszył się, że miał. Cieszył się, że miał, udało się, bardzo ładna wersja eksportowa była. Były to bardzo ciekawe samochody, które też zrewolucjonizowały polski rynek. Co ciekawe, w 75 roku była modernizacja tego samochodu, taki lifting można powiedzieć. Zniknęły zderzaki chromowane skłami. Zmieniony został kształt kierunkowskaza przedniego, ponieważ ten już jest taki bardziej wsadzony w karoserię, tak bardziej w środku karoserii, tamte były tak zewnętrznie zamocowane. Deska też była zmieniona już na taką inną, świeższą. No i tutaj ciekawostka jeszcze jest taka, tu może nie do końca chodzi o silnik, ale taka główna modernizacja, pierwsza taka zasadnicza modernizacja była w roku 75. Tak. I wtedy przede wszystkim zmieniono co? No zmieniono ścianę przednią samochodu, zmieniono wnętrze, zmieniono tablicę wskaźników też. Troszeczkę... Już nie była taka ładna metalowa, tylko była już później taka plastikowa z posuwnym... Tak, troszeczkę tych modernizacji później znowu było, natomiast no, do samego końca produkcji sam kształt samochodu był oczywiście praktycznie niezmieniony, więc... Niezmienny. No i znowu, kolekcjonerzy chyba szukają najbardziej tych wersji tych najstarszych. Pierwszych wersji, tak. Tych pierwszych wersji, których jest relatywnie mało. Dokładnie. Ta finalna, końcowa wersja była produkowana w zasadzie w latach 83-91 i tam taka zasadnicza, rzucająca się w oczy zmiana w końcowych latach produkcji polegała na tym, że prędkościomierz z charakterystyczną tasiemką
czerwoną, został zamieniony na okrągłe zegary. Czyli razu z obrotomierzem. Niby nowocześniejsze, aczkolwiek fani marki uważali, że Straciło to klimat. Tak. Zresztą chyba pod koniec produkcji to głównie ten samochód się opierał na podzespołach, częściach od Poloneza. Tak. Właśnie Poloneza podpierał już na elementach od dużego Fiata, a później było odwrotnie. Okej, to dokładnie. To jest polska motoryzacja, tego nie zrozumiesz na trzeźwo. Czy w ogóle Polonez miał być następcą dużego Fiata, natomiast wyszło troszeczkę, że do 91 roku był produkowany jednak duży Fiat równolegle z Polonezem, który do produkcji wszedł w 78 roku. Dokładnie. Jako pierwsza wersja zwana Borewiczem, tak? Tak, Akwarium, poszukiwana. Akwarium. Akwarium to jest późniejsza. Akwarium była późniejsza. Pokażmy może, jak pod maską. Tak, dokładnie. Może sobie tutaj coś otwórzmy. Czyli co, pokażemy, co jest pod maską, tak? Ta pąsła mu się otwiera. O, to jest też ciekawa sprawa. Czyli tutaj właściwie... No, pozycja dość wygodna do pracy przy tym samochodzie. Też nachylamy i robimy przy tym silniku, co było dość częste w tych samochodach, że trzeba pod tą maskę się zaglądało naprawić cały czas. Czyli tak, co mamy pod maską ciekawego? Mamy tak, pompa hamulcowa razem z serwem, z wspomaganiem hamulcy. Co ciekawe, te samochody były wyposażone fabrycznie w 4 hamulce tarczowe, gdzie często było naklejane z tyłu karteczka: uwaga, mam hamulce tarczowe, hamuję bardzo mocno. Czyli było ostrzeżenie dla osób, które się mogły tego nie spodziewać. No, ponieważ w tamtych czasach często jeździły Warszawy po drogach, czy też właśnie maluchy, czy też inne samochody, które miały hamulce bębnowe. To tak, i ta wydajność też tego hamulca nie była tak dobra jak hamulce tarczowe, może tak. Okej, tu mamy zbiornik płynu. Zbiornik płynu w chłodnicy. W chłodnicy, tutaj też jest. Tutaj jest zbiornik do spryskiwaczy. Ale jak tutaj wlew do chłodnicy jest, to wcale nie jest takie oczywiste we współczesnych pojazdach. Niektórych tak, szczególnie, że korek nie jest taki zaznaczony, tylko jest metalowy, blaszany. No wentylator widać, do świec jest dobry dostęp. Wentylator do świec jest bardzo dobry dostęp. Do aparatu zapłonowego również. Korek odlewu oleju. I nawet się odkręca. Tak, odkręca się, nawet olej był zmieniany tutaj w tym samochodzie. To auto może z zewnątrz jeszcze nie wygląda tak ładnie, ale ten egzemplarz miał zrobioną całą mechanikę, całe zawieszenie jest nowe, wypiaskowane. Co nowe elementy tego zawieszenia. Czyli on mechanicznie jest idealny. Mechanicznie jest idealny, normalnie jeździ, silnik jest też wyregulowany. Tak jeszcze mniej więcej, bo nie ma takich porządnych regulacjach jeszcze nie był. Ale tematem można się poruszać. Bez tu widzę, jest taka też imitacja bagażnika dodatkowego, to coś tam. Tutaj może trzymać klucze podczas napraw. Bardzo przydatna sprawa. I świece zapasowe. Okej. Dobra, czyli jeszcze raz pokażmy, tutaj tą maskę się otwiera oczywiście w niekonwencjonalną stronę. Spróbujemy ją zamknąć. Mam blokadę taką, na sprężynce. Czyli na głowę nie spadnie. Co, zajrzymy do wnętrza, zobaczymy, co jest w środku. No tu widzę, tak karoseria pięknie nie wygląda jeszcze, aczkolwiek pod tym obiciem lakieru nie ma rdzy. Trzyma się. Lakier schodzi, no bo jak to lakier z lat 90, bo zakładam, że 90. Klameczki kasetowe. Klameczki kasetowe, które były też w Ładach. O, to takie jest standardowe. No i mamy wnętrze dużego Fiata, ale to chyba trochę po polonezowemu jest, tak? Już tak, no ta ostatnia, to jest ta ostatnia wersja, także te wnętrze już jest troszkę inne. Te fotele są bardziej takie, są bardziej intergrossliny, z tego co pompowane. No nie są oryginalne w każdym razie. One są pompowane, są oryginalne fotele. Tak? Tak, to są, bo to auto było naprawdę grubo włosowane, ma aluminiowe felgi, 5-aluminiowych felg, razem z kołem zapasowym. Ma wnętrze takie z pompowanymi fotelami na pompkę. I ten tunel, że sobie dorobił, ten ala z Poloneza. Tak, ala z Poloneza jest tunel. I skrzynia pięciobiegowa widać. I kierownica z Poloneza jest też. Tak. To już taki jest Polonezofiat. To już taki jest kundel troszkę, niestety. Kundel. A skoweczek, duży ten skowek jest, czy taki już raczej zdemonstruję. Czy podręczny? To musi tu się wbić. A, nie w tą stronę. No i co tam mamy w tym? No, jakieś tam cukierki się zmieszczą. No spokojnie. Generalnie takie drobiazgi można sobie porzucać. Tu są bezpieczniki, widzę, też są tak dostępne. Tak, to jest dobry. Kółeczka. No przestronnie dosyć było. No te drzwi też takie w sumie przyjemne. Na tamte lata to naprawdę nie było źle. Bardzo takie były, no widać, nie są to grube drzwi. Obicie tapicerskie jest też bardzo fajne, bardzo ładnie to wszystko wygląda, bardzo ładnie się komponuje. Przyjemne schowek. A tylna kanapa jak wygląda? No właśnie, tylna kanapa. Marko, ja muszę zrobić. Spłynę to z dzieciństwa, że muszę wsiąść na tą kanapę. Okej, dobrze, będziesz takim modelem, tak? Modelem będę, bo kanapa w dużym Fiacie jest bardzo wygodna. Jest to bardzo przyjemne, wygodne. Dokładnie. Przyjemne doznania, jednym słowem. Dokładnie, i te kanapy z tyłu nie miały pasu bezpieczeństwa. A czekaj, zamknij może drzwi, a ja podejdę z drugiej strony. Dobrze. No zmieściłeś się. Zmieściłem się, siedzi się dość komfortowo. Te oparcie jest bardzo takie przyjemne i ta kanapa jest po prostu miękka, tapicerowana. Rzuca się w oczy brak zagłówków tylnych, czyli ten standard bezpieczeństwa nie był taki. Był niż, tak jak mówię, no nie było fabrycznie pasu bezpieczeństwa w tym samochodzie z tyłu. No ale coś takie tam jest, zwykłe. No siedzieć się da, wygodnie się da jechać, w miarę przestronnie jest, jak widać też. Tu jeszcze zajrzyjmy sobie o zegary, widać te okrągłe już są z obrotomierzem. Otworzymy sobie może te zegary, byśmy albo dobrze, ja wyskoczę z samochodu, ja może co? Bym a, ty siadaj. Sobie spróbował wejść, oj, pokażemy te zegary. Tak sobie siedzimy tutaj elegancko. Kierownica jest skręcona, ale okrągłe są.
lusterko wsteczne też sobie dołożył takie, żeby to jest panoramiczne lusterko wsteczne. No ze współczesnością nie ma to nic wspólnego, ale jednak ten klimat jest. Lampka w suficie, proszę bardzo. Uchwyty, żeby się pasażer mógł trzymać. Cykl łapki. Tak, też już były w tych czasach. No jakieś takie ogromne lustro. I nie ma to szyby podgrzewanej tylnej. Jak go pchałeś, to ci ręce przymarzały w zimę. To co, bagażnik otwórzmy. No dobra. Co ciekawe masz tutaj. Bagażnik się otwiera pewnie tutaj. Otwiera się na linkę. W poprzednich wersjach, w pierwszych wersjach był tu normalnie przycisk zamek z kluczykiem, dokładnie. Okay, a teraz robię cyk i patrzcie teraz, co się dzieje. Otwiera się sobie. A i sam idzie do góry, czyli nie trzeba się fatygować. Wygodna sprawa. No, ten bagażnik jest dość duży. Dość duży. Oryginalna jeszcze fesowska mata. Mata. Tu mamy koło zapasowe, bodajże powinno być chyba. Jeszcze. A już nie będę podnosił, nie będę się szarpał. Okej, okay, dobra. Widać konserwacji jeszcze. Też jest, jakaś tak. Taka prawdopodobna. Możemy zamykać. Zamykamy. Tu jeszcze z przodu jest włącznik ssania, widzę, tak? Tak. Tak jak mówię, to silnik na gaźniku. W niektórych samochodach jeszcze tego typu był jeszcze tak zwany ręczny gaz. I to było tak zwane manualne. Imitacja tempomatu, tak? Dokładnie tak. Okej, okay, no i tutaj jeszcze no, manualne ssanie było elektrycznego w tych silnikach, niestety z tym gaźnikiem. Zbliżyć, jak to wygląda. No, jest trochę tutaj włączników, przełączników, różnych jakichś tam przycisków. Ale no, to jest proste wszystko na szczęście. To proste, natomiast fajne takie te też fotele szyby rzeczywiście w korbotroniku. Rogi wymagają jednak troszkę ingerencji. Wymagają ingerencji, ale podnosi to na podnośniku normalnie za progi. Co, pokażmy jak ono wygląda ogólnie jeszcze. Pokażę. Może tutaj troszeczkę. A sylwetka jest taka kredensowa, no nie oszukujmy się. Czyli tutaj mamy cały ten nasz rząd klasyków. Może jeszcze raz pokażmy. Duży Fiat, FSM, Cinquecento i Malur.